Widzieliście, coś się działo z tym patyczkiem? No ja się rozjaśniam. On się rozjaśnia, dokładnie. A jaka jest taka substancja chemiczna, która może to powodować? Jak? Tlen, zwykły tlen, dokładnie. Niech się jeszcze chwilę popali, żeby było. W wyniku rozkładu właśnie tego pergidrolu, czyli wody utlenionej, o, tak jak nam Gabrysia napisała na tablicy, powstaje zwykła woda i tlen. I ten tlen właśnie, który się stamtąd wydziela, on zostaje uwięziony jakby w tej pianie, która, wiecie, robi się, bo dodaliśmy Ludwika. I właśnie w porach tej piany jest również tlen. Oczywiście jest tam też woda i para wodna, dlatego ono się nie podpala tak strasznie, bo reszta to trochę gasi. Natomiast łatwo zauważyć, że tlen powoduje takie wzmocnione osiary. No jak mi zgasło. O! Czy pan może tam zapalniczkę? Zapalniczkę może nie, ale kiedyś udało mi się to tak włożyć do środka tej butelki, że wyglądała jak lampa. Czasem się zdarza, że w zależności od porcji, bo w kamieniu się leży. Ej, pali się tam w środku, to nie wiem, czy to będzie ci widzieć. Palicie? Nie, no, już nie. Jeżeli weźmiecie tą proporcję, jeśli dali prawie za dużo płynu do mycia naczyń, albo za dużo parkuronu, bo za dużo kali, czy czegokolwiek innego, a widzicie, że nie mamy proporcji na wagę mierzonej, tylko to było łyżeczko. Także różna ilość tlenu się wydziela, tak? A odnośnie do tych kamion, które się wstydzał, to nie można go dotknąć przede wszystkim dlatego, że mógł już cały trochę nie rozłożyć, tak? Powiedziałam, że są proporcje, jeśli dały za mało kali, to się nie rozłożyło w pełni. I w tej sytuacji tu jeszcze może być parcel, dlatego co myjemy, to oczywiście naszym rękawiczkom. Żeby to było idealne, to musielibyśmy przeliczyć to wszystko molowo, robić geometrię reakcji, potem to ważyć i tak dalej, a to nie jest coś, co można zrobić jakby tak ono, nie? Na szybko. Dobra, czas chyba na ostatnie nasze doświadczenie. No też wykorzystamy trochę perhydrolu. W zasadzie to będzie prawie to samo, tylko bez płynu do wycia naczyń. Co się może stać, jak myślicie? Nie będzie piany. Tylko dodamy trochę innej soli. Będzie? Nie, nie takiej soli. Soli w sensie soli kuchenna. Chemicznie. Sól. Ale taka himalajska to też jest sól chemiczny. Ma wzór jaki? NaCl, zwarek sod, zwykła sól krąkowicka, to też jest sól chemiczna. I też jej używam w laboratorium. To nie jest coś takiego, wiecie, abstrakcyjnego. A tą sól, którą teraz używają, można kupić w aptece, tylko w niewielkich ilościach, idzie ci się w tym kąpie, jak mają zadanie to wobec skóry albo ospę, ponieważ odkaże, przy okazji bardziej na niebiesko, więc dzieci i pan na niebiesko. No to niebiesko. A potem wszystko się robi w pasku zagrodzone. A potem wszystko się wygrodzone, więc ja nie widziałam takiego dziecka, ale że ja się zobaczyć. Nie jestem wykąpane na badania, które jest podawane. Dobra. Bardzo niewielką ilość. Zwróćcie uwagę, że mieszka daje bardzo niewiele. Ma bardzo niewielkie ilości również, no? A się przesadziło. Dobra. Co widzicie? Obserwacje szybkie. Co to para. Para. Zgadłeś, tak, dokładnie. Para wodna. W wyniku reakcji powstaje woda, no nie? Ale skąd się wzięła para? Bo woda jest cieczą. Są podniesione, tak. Dokładnie. Jak widać, to jest jeszcze wrzy nam ta nasz wrze? Jeszcze trochę? Wrze. Wrze. Więc już nie będziemy dawać, na razie tam się to jeszcze rozkłada. Ale para wodna wzięła się stąd, że ta reakcja jest silnie egzotermiczna. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak bardzo jest... Koleżanka, jeżeli może dotknąć, podnieś. Ciepłe, woda, bardzo ciepłe. W zasadzie, jak wydało trochę więcej, to się nie może utrzymać tylko w sprawdzamy, prawda? Teraz to będzie mieć temperaturę około 100 stopni Celsjusza, nie? No bo woda. Ale wyobraźcie sobie, jak bardzo egzotermiczna to musi być reakcja, skoro zdecydowana większość wody odparowała tak po prostu. Widzieliście, ile tego było. Ile czajnik potrzebuje czasu, żeby taką ilość wody odparować? Nim się to zagotuje, tam wiadomo, możemy sobie dać mało wody, ale jednak trochę mu zejdzie. A tutaj w mgnieniu oka już dosyć dużo tej wody zostało odparowane, więc energii tutaj jest sporo. Dzielimy chemię reakcji na egzo i endotermiczne. To są trudne słowa, ale ważne jest jedno. Jednych powstaje ciepło, a drugie potrzebują ciepła. Więc czasami, jak coś dotkniecie, to się rozgrzewa, tak jak tutaj, jest gorące, jest egzotermiczne, wytworzyło ciepło. Drugie to będzie pochłaniające ciepło,
wtedy jest zimniejszy niż było na początku. Są takie reakcje, że po prostu chłodzi się coś bardzo, dotykacie i rzecz jest zimna, czy są lodowane nawet lodówka. I to są reakcje endotermiczne. Warto zapamiętać, pojawia się w liceum, jeśli się nie działa, czyli można pomagać. Może było już, a to jednak jest właśnie takie zaskoczenie, ma to doskonale wiedzieć, o czym ja mówię. Nowa podstawa, ja się czuję stara, nie odczytuję, w czasie. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję szczególnie wam, że byliście, że słuchaliście porządnie, nie przeszkadzaliście. I dziękuję im, że to zrobili, bo tak jakby to miało być moje zadanie, a odciążyli mnie. Nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to jeszcze mamy chwilę czasu, możecie zadać. Ja tu bardzo przepraszam panią nauczycielkę szczególnie, ale wam też, bo miałam super żółty. Nie wiem, czy mieliście obiecane, czy zmieniane, ale okazało się, że dzisiaj rano przyszłam, że diuary są puste wszystkie. Suchy lód. Zamrożony tlenek węgla ma taką właściwość, że sublimuje. Czyli co robi? Zrazu w gaz przychodzi. Właśnie, z ciasta i przychodzi od razu w gaz. No i niestety zrobił to właśnie przez weekend, a w piątek jeszcze było wystarczająco dużo. Prawdopodobnie na weekendzie jeszcze nasi profesorowie prowadzili jakieś doświadczenia i ja tego nie wiedziałam. Że bardzo to przepraszam, to też jest fajna rzecz i warto zobaczyć. Ale jeśli będziecie na przykład na dniach otwartych Politechniki,